Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Three Kingdomsa, kochani. Badong, miasto, które, jak dobrze pamiętam, należało do Lubiao początkowo. Potem je przejęliśmy, bo Lubiao wchodził mi, że tak powiem, był jak kamyk w bucie. Także utraciliśmy je potem, właśnie na rzecz, kurde, Kongronga, który stoi u naszych bram. Właściwie, no to wiadomo, jego frakcja, nie? Natomiast tutaj idą skurczybyki z tymi staranami. No i wydaje mi się, że dobrze się ustawiłem. Takie mniej więcej to jest podstawowe takie ustawienie, które było. Mamy jeden trebusz, który tutaj umieściłem, żeby atakował tu. No piechotę z szablami mamy. Tutaj mamy delikatną kawalerię, którą będę chciał tutaj wypuścić, bo tu mamy uszkodzone mury, więc będę chciał wyeliminować łuczników. Naszymi łucznikami natomiast będę chciał tam chyba zadziałać. Tu. No, jakoś tak chyba. Jakoś tu. Też kurde, wydaje mi się, że jeszcze jedni łucznicy by się tu przydali. Weźmiemy tych. Mogę was roz tego? No mniej więcej tak mogę. Ale czemu wy jesteście w tamtą stronę obróceni? To jest pytanie moje. Dobra, zrobimy coś takiego. Tutaj postaram się kawalerią tu zniszczyć, tu ich ostrzelać, no i zobaczymy, co się wydarzy. Kawalerię warto sobie zaznaczyć. No tutaj będziemy bronić tego przejścia. Natomiast tu... No właśnie, tu jest troszeczkę większy problem. Ale to nie szkodzi. Mamy wieże, które będą atakować. Też tu nie mamy wieży, natomiast... No, tutaj kawaleria. Od razu go, 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 bo tu nie ma co. Chociaż nie wiem, czy tu nie dostaniemy mocno za moment. Z daleka, wiecie co? Dobra. Tu jest jeszcze jeden trebusz, którego nie zauważyłem. Dobra, wiecie co? Niech oni podejdą tu bliżej jednak. Bo inaczej nie damy rady. Kurde, naprawdę tego trebusza nie zauważyłem tu? Pusznicy, no. No i tyle, jeżeli chodzi o kawalerię. No, trebusze dostały. No, stracimy to, ale kurde. Będę się starał jak najwięcej strat zadać. Jest banda chłopów w ogóle. Konna milicja. Idą do nas tu. No, stracimy to. Mocno to stracimy, widzę. A czemu wy nie atakujecie tam? Go, go, go! Nie wydawać się w bezsensowną walkę. No, można się zawsze cofnąć ewentualnie, ale wiesz, że... Tu mamy jeszcze, przecież co za masakra. Nie zauważyłem ich w ogóle. Przejmują to. No, ale ta wieża powinna ich tutaj... to dziabnąć, jeżeli tak się stanie. Tej kawalerii oczywiście nie ma już. No to był moment. No, was tutaj też wyślemy. Was na mury. No. Wpierdziello. Pierdziello.
Zajmij się jakoś tam bronimy. Właściwie kto tu jest na początku? Inicja konna, to tych atakujcie. No. No niestety, stracimy ten badonk, ale... No nie mogę ich stąd wypuścić, to na bank. Nie wiem, czy tutaj damy radę strzelać. Z tej pozycji. Wiecie co, to może się przeniesiemy. Bliżej tu. Żeby chociaż jakiekolwiek obrażenia zadać. Ty atakujesz jeszcze? Atakuj. Ognistymi pociskami. Co prawda pojedynczymi. No tak, bo to jeden trebusz jest. Ale... Furia Beihai, no tak. Chociaż jakiegoś generała. Nieznaczna porażka. No niestety. No coś tam pozabijaliśmy, ale... No. Aj kurde. Niedobrze. No właśnie, bo to było kurde, kliknąłem turę i... I zaatakowali nas. Natomiast... W Królestwie Yan, Zhou Qingshan. Gongsun Zan. Czemu ustępuje? Umarł? Mam nadzieję. No utracono, to wiem. Wysłano szpiega do nich, wiemy. I wiemy. Dobra. Natomiast, no czeka nas trochę tych tu bitew. W tym odcinku. Aha, bo to jest ta kopalnia żelaza. Bo tu, jak wejdziemy do wody, podpłyniemy tu. Tylko to jest, kurde... Nie wiem, jak ich dopaść tutaj. Żeby to miało sens. Zobaczmy. Przede wszystkim... No bo nie chcę, że tak powiem, bitew prowadzić na wodzie. Tutaj dotrzemy, mniej więcej. Gdyby były dwie armie w tym miejscu, to damy radę. Dobra. Dotrzemy tu. Ty, mój miły, dotrzyj też tu. Mniej więcej. Zaatakujemy z wody w następnej turze. Dwiema armiami. Tak, tak, tak. Anuluj, anuluj. A, dobrze, to wyszło jakoś. Natomiast tu jest ta akcja. 100% zasadzki. No właśnie, nie chciałbym się oddalać stąd specjalnie. Ale się zasadzimy, żeby ci tu przyszli. No i mamy reformę. Mamy reformę. Dostępne zadania plus jeden. Nie wiem, czy to potrzebujemy. Przychody z przemysłu. Weźmiemy chyba to wreszcie. No. Weźmiemy wreszcie to. 5800 elegancko. To był dobry pomysł, żeby tak zrobić. I... No właśnie. Tutaj, mój miły Xuchu. Idziemy zaatakować. Sorry, sorry. Idziemy zaatakować to. Tu oczywiście okupujemy. Wezwanie do broni. Jakąś postać zwerbowaliśmy. Raczej ją wywalimy. No, na pierwszym poziomie. Carewicz, ale nie mam pieniędzy na to. Tutaj natomiast Sunse idzie. No, idziemy tutaj. Tu natomiast, nie wiem, czy uda nam się to zrobić. Rozkład sił jest lepszy dla nas. Dobra. Pyrrusowe zwycięstwo, ale... To będzie dobra bitwa, myślę. No. Dlatego trzeba, kurde, uważać.
na całą Yuna, gdyby on, kurde, gdyby się udało go schwytać. To by było mega. No, bo to jest jedna z armii oczywiście Królestwa Yan. Są tam. Jesteśmy poukrywani wszyscy, ale to nie szkodzi. O, ty i mój miły ty. To jest jakaś masakra. Jeszcze widzę, że nie wszystkie jednostki zostały. Wymienione na inne. Wydaje mi się, że z tej strony może zaatakujemy, może z tej tu. I tam są wszyscy. Chodzi o to, żeby, kurde, bo ciągle mi się wydaje, że te trebusze, że one nie trafią tam, gdzie powinny. No, jakoś tak. Tu się schowamy gdzieś w lesie. Jeżeli jest taka możliwość. Dobra, ukryty. I ty, mój miły, też się ukrywaj. A, ja mam tu wystawiennictwo, dobra. Ma to sens. W takim układzie was przesuniemy bliżej tu. I was wypchniemy za moment. A, wy również jesteście weseli. Może gdzieś tu. No, dobra. Go, go, go. Trebuszysko, atakuj. Gdzieś tam. Gdzie co, my pójdziemy chyba... Lazurowe smoki, skurczybyk. Pójdziemy chyba tu. Nice. Ładny. Volley. Nice, 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 nice. To oczywiście tryb berserkera. A wy nie macie trybu tego niestety. Rozciągniemy was tak. Dobra, jak wygląda sytuacja? Oni tu nas atakują już, kurde, skurczybyki, dobra. Może gdzieś tam i może gdzieś... Atakować. Odrzucamy to. Momencik, bo widzę, że tutaj jest niewesoło. Tutaj te smoki, nie wiem, czy one się zbrejsowały, czy nie. Nie, nie chcemy. Niezłomność. Powinno być ok. Dobra, tu widzę, jakaś tragedia będzie za moment. Jako, że oni mają tam włócznie, więc... Więc dlatego... Wiecie, kwestia jest tego, że ja nie widzę, kogo atakuje, nie? Nie wiem, czy tu mogę zaatakować. Zaatakujemy tam. Stąd wyjdziemy. Miałem jeszcze jedną konicę? Nie, ona została wysłana, dobra. Ha
胜利尽在咫尺。 Masz jakieś umiejętności? Masz. Może tu? Jeszcze mogą powrócić, więc i się zbrejsowali w ostatnim momencie. Go, go, go. Wyłucznicy na tyły bardziej. Ty chodź tu. Nie chcę pojedynku. No nie. Dobra, dokończyć ich. Atakuj, atakuj. Tu jest w porzu, tu jest w porzu. Nie wiem, czy ci nie wrócą. Za momencik. No, troszkę dostajemy, ale to jest ważna bitwa. Całościowa. Nie pozwolić mu uciec. Ale sporo amunicji mieliśmy, kurde, jeszcze, zobaczcie, w trebuszach. Nice! No, tamtych trzeba zabić. Ty, mam nadzieję, że będziesz żył jednak, mimo tego, mimo odniesionych ran. Tu jeszcze bieg? Nie. Chyba nie. Pięćdziesiąt łuczników. Tutaj, kurde, wszyscy uciekli. No, ale ogólnie spoko chyba. Właśnie, kurde, wydaje mi się, że za szybko tą kawalerią wychodzę. Powinienem może poczekać. Troszkę dłużej, żeby... Wiecie, piechota ich już atakowała, nasze te, nasze zgrupowania. A gdzie ty, co ty robisz? A wtedy zostaną łucznicy tylko z tyłu i wtedy dopiero kawalerią. Zdecydowane zwycięstwo. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że kurde, gościu, żyjesz. Cało junię bym cię chętnie przygarnął. No to jest, kurde, dobry strażnik. Jeden z lepszych. No, kawaleria całkiem nieźle sobie dała radę. Tych musimy wymienić, tylko... No nie! Mam nadzieję, że byłeś legendarny. Tak. Dobry heroizm. A, brak cennych rzeczy. Spokój szczery, bystry. No jest, kurde, dobry gościu. Zatrudniamy go. No, weźmiemy uzupełnianie, bo idziemy dalej. No tu jest jakiś... Co to w ogóle jest za akcja? No dobra, nieważne, bo idziemy z powrotem odbić. Oczywiście replenishując się w międzyczasie i... Tych miałem wymienić w ogóle. Tylko nie było pieniędzy na to. No... Dwóch łuczników, kuszników, tu. Ewentualnie dwie jednostki strażników. Jedna jednostka strażników. Wiecie co, nie, może tak zróbmy. Bo wydaje mi się, że pieniądze ważniejsze są w tym momencie na jakieś inwestycje, aniżeli na armię, która potrafi pokonać już sensownie wroga. Bo co mi to da?
Miejsca na budowlę 3, miejsca na budowlę 4. Dobra. Ulepszmy to i w sumie... W sumie chyba tyle. Dworzaninie. Biurokrata. Jakieś zadanie ci dać? Administrowana komanderia. Potężne odepchnięcie. Dwa bioprzypraw. No dobra, jak będziesz... Chociaż... Żelazny upór. Szybko szarży, własna świta, ale... Własna armia. To będzie lepsze. Na razie, żeby wziąć fachowość. A, i w sumie tyle. No. Dobra, ta armia się jeszcze nie ruszyła. To jest ta armia, która miała iść na ziemię rolną. No, a tu prawdopodobnie właśnie. Zdelegujemy to. 157, więc malutko. Okupujemy to na razie, nie będziemy tutaj żadnych dziwnych rzeczy robić. W tak zwanym międzyczasie. No i została ta armia i on ma tutaj... Tu ich dopadniemy i tu, a ty na górze, znaczy ty na górze. Ty, mój miły, prawdopodobnie pójdziesz... tutaj. No. No, i pójdziemy albo tu, chyba na ziemię rolną pójdziemy i tak. Nie wiem, co tam Liu Mai sobie myśli o tym wszystkim. Tutaj zasadzka, tutaj Badong próbujemy odbić. Tu idziemy na dół, albo tu, albo tam. Naprawdę. Kolejne armie lecą. Skąd on ma tyle gościu pieniędzy w ogóle? Utracona osada, to wiemy. Budowla ukończona, stąd te pieniądze. Postać odprawiona, wiemy. Wezwanie do broni. I zdobyte. Sun Tse ma 8 poziom? Nie zauważyłem. Oni się tu nie lubią, kurde, wszyscy. Sun Tse właściwie nikt nie lubi. No ale nie macie wyboru. Nie macie wyboru, bo i tak macie zadowolenie wysokie ze względu właśnie na plus 20 do zadowolenia. Dobra. Teraz pytanie właśnie, czy nie wziąć mobilności, bo to jest chyba ostatni punkt. Nie, nie, to nie jest ostatni punkt, jeszcze mamy dwa. Morale podczas ataku i szybkość w bitwie. Czy własna świta jest odporność na zmęczenie? To będzie też niegłupie. Lub też minus 20 do ponownego... Albo to plus 5 do uzupełnień właśnie. Ale wydaje mi się, że szybkość w biegu byłaby dobra. No i autorytet też rośnie, czyli morale. Dobra. Tu. I w sumie chyba tyle. Mamy pieniędzy trochę jeszcze. Jak zwykle muszę niestety kierować się strzałeczkami. Można by tu karczmę zrobić w sumie. Bo mamy dochód z handlu, a karczma... Będziemy mieć jeszcze procentowy dochód z handlu. No a zrobimy tutaj handlowe takie. Przejście i w sumie tyle. Co Janek robi? Janek ucieka. Ty uciekasz do siebie i dobrze. Tu nas zaatakują na bank. To jest Królestwo Cou, które idzie do nas chyba. Ty jesteś... Nie wiem, czy tutaj zasadzka się powiodła, bo on wyszedł. Wydaje mi się, że... Znowu miliard armii, kurde, nie? Jak po prostu... Gdzie oni się mnożą? Ten płynie daleko, ale nie zdąży dopłynąć, bo my właśnie teraz będziemy atakować. Tutaj Hedong stracimy za moment. Chyba. Nie wiem, wolałbym z nim, kurde, nie mieć wojny. Nic się nie wydarzyło. Takiego, raporty dyplomatyczne.
wtargnęły do opuszczonej wsi. Garnizon stacjonarny. I urząd inspektora do spraw monet. Super, super. Z pani W ma wiarygodność. No, do fachowości plus 10 do wpływów, handlowych. Spoko. 4600. Myśmy chyba więcej, nie? A. Czy miałeś zadanko. Ten to chyba. Tak, minus 50 do korupcji. Stąd to wszystko, ale póki co jest, kochani, spoko w miarę, bo wreszcie zaczynam ogarniać mniej więcej, znaczy zaczynam kontrolować to, co się dzieje na tej mapie. Więc spoko. Wydarzenia szpiegowskie, próbujemy infiltracji. Dobra. Xindu. Dochód z handlu, dochód z przemysłu. Spoko chyba. Natomiast moment. Zobaczmy sobie może od zadowolenia. Tutaj. Gdybym tu wszedł, ale nie, no, powinienem mieć zadowolenie jakieś w miarę, ze względu na reformy, ludzie posiadający władzę. No, to jest populacja cały czas, kurde, no ale to jest 10 mi... Już na 10 poziomie to jest. No to musiałbym zrobić, plus 16 porządek publiczny. Naprawdę. To jakąś reformę potrzebuję. To by było plus 2 kolejne i to by było na 0. Wiecie co? Nie chcę tutaj buntu. No. I 2-400 tu wydamy po prostu. Natomiast ty, mój miły. Tutaj delikatna regeneracja. Tylko czy jest potrzebna? Wydaje mi się, że nie. Bo jakbym wszedł tu, to coś by to dało. Plus 5. 2700. Wiecie co? Wydaje mi się, że... No właśnie. Misja zakończona powodzeniem. Poparcie od chłopstwa. Nice. Właśnie, kurde, zapomniałem w ogóle o tych. Biuro administracji, szkoły, zawrzyj sojusz, sao, wiecie co? Inwokujemy radę jeszcze raz, bo to jest jakaś tragedia. Znieść budynek z serii szkoły kolejny. Zawrzyj sao. Biuro administracji, biuro administracji, przydziel New Demi dowolne zadanie. Znieść budynek, administracja osady i szkoły, i świątynie, i wszystko. Zapomnę o tym na bank. No ale, jeżeli tutaj jestem już, plus 16 i jak stąd wyjdę na moment, to jest plus 9. Dobra, elegancko. Idziemy zatem. Rozumiem, że tu jest gdzieś nasza... No, idziemy tam, w następnej turze. No, pozabijamy ich tu po prostu wszystkich. Stąd, żeby mu odetrzeć, kurde, obedrzeć go z wpływów. Mogę szkołę w sumie pierdyknąć. To jest za 900. Spoko. Będziemy mieć plusy. Natomiast tu wydaje mi się, że nie trzeba się jakoś specjalnie... Moment. Wiecie co? To jest na 10 poziomie. Ja nie wiem, czy on tam ma armię, czy nie ma armii. Wtargniemy na jego ziemię. I zobaczymy. Co widać? Chyba nie ma tam armii. Dobra, to wróćmy do nas na moment. W ramach replenishingu. Nie wiem, czy tam dwóch armii nie będę potrzebował. Natomiast... Tutaj trzeba będzie przejść. Do nas. Tylko czy ja potrzebuję specjalnie... Nie. Kwestia jest tego, że w następnej turze prawdopodobnie nie przekroczę... A tu masz podwójną! Tutaj idziemy w zasadzkę. Podwójną armię masz. Dobra. Na Dongu. No. Ten port handlowy, to mu wszystko zniszczyć. Bo przecież to jakaś tragedia będzie. Za moment. Dobra. Tu sytuacja jak wygląda, bo to są, kurde, dwa fronty taki. Jeden północny, drugi południowy. Czy ty masz, kurde,
powinieneś mieć nagły atak, nie? Tak. Więc tak naprawdę można by dziabnąć kogoś, ale jeżeli nam się nie powiedzie za bardzo, to... to co? Można by zsoczyć armię, ale nie, wy jesteście tutaj, dobra, to nieważne. To idziemy tu, dobra. Idziemy tu. Bo oni są na rzece. Nie wesprą. No gdzie? Jak można uciec w ten sposób? Zdecydowane zwycięstwo małe. Delegujemy. Jak głowa poleciała. 311 jednostek tylko straconych. Pieniążek jest. Oczywiście uzupełniamy się. To ładne, dziękuję. To ładne, dziękuję. 12% uzupełnień. Dziękuję. No i teraz właśnie pytanie, co tu zrobimy, żeby to było mądre. Tutaj, bo oni oni uciekli w ogóle stąd. Z miasta. Czy można miasto zaatakować z wody? Można, nieznaczne zwycięstwo. No skontynuuj. I ty, mój miły, na tym statku. Ty możesz wyjść jakoś tutaj też? Możesz. Super. Małe, zdecydowane. Delegujemy. No i tych tutaj, mam nadzieję, podziabamy. Kupujemy oczywiście zwyczajnie. 5100 dochodu. Nice. Natomiast ty możesz jeszcze... Tylko możesz jeszcze dziabnąć tu, czy nie możesz? Czy to było... Moment, dokąd ty masz zasięg? No, nie dziabniemy go niestety. Dochód z handlu, z tej frakcji. Myślę, że warto. Bo tutaj już raczej chyba utrzymamy przynajmniej jedną armię. Nawet nie wiem, czy nie stworzę, kurde, kolejnej. Bo jest jakaś masakra. Tu jest utrzymanie armii 2700, tylko oczywiście trochę pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na samą rekrutację jednostek, ale... Ale myślę, że warto, bo oni będą cały czas płynąć tutaj. Albo tu, albo tam. No, także cztery armie po prostu utrzymują tutaj się. Także będę próbował tutaj dziabnąć, no i tu muszę po prostu im zabierać. Mam nadzieję, że z tej strony uda się to po prostu ich wyeliminować, wtedy pieniędzy nie będą mieli. No i coś tam się uda, mam nadzieję. Budynki, budynki, zabity w boju. Przyjacielu. Punki zaprzysiężeni. Dobra, może faktycznie coś tutaj damy komuś lepszego. Nie, to wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Dwa do zdecydowania. Wydaje mi się, że mamy więcej do zdecydowania niż dwa. Dwa do sprytu. To jest cztery. Opór do instynktu. O, tu masz partyzanckie rozmieszczenie, własna świta i to było ważne. I tu jest zasięg ruchu kampanii, to było ważne też. To jest 6 do instynktu w razie czego? Nie. Dobra. Właśnie, gdybyśmy go pojmali, to byśmy mieli tutaj. Sun Yao. To jest plus 6, to jest też plus 6. Plus 2 do fachowości. Konia nie ma, zbroi nie ma, topór. Autorytet 965 obrażeń, to ma 216, wydaje mi się, że ten jest lepszy. No i fachowość elegancko. Wzrasta. Sima i ty, wydaje mi się, masz wszystko, co powinieneś mieć. Ręki nadwyżek, co ci to daje? Ty jesteś, aha, bo ty jesteś, znaczy ty nie jesteś administratorem, nie, jesteś administratorem.
To dlatego. No i to wiemy. Dobra. Wydaje mi się, że wszyscy mają jakiś tam ekwipunek sensowny. No. Zasięg ruchu kampanii, autorytet, zadowolenie, własne morale. No, własne morale. Morale własnej armii, to jest spoko, walczącej wręcz. Wada autorytetu. Jest do sprytu. Jest spryt też. A tu sprawdzałem na początku samym. No, warto kurde spojrzeć czasami. A, właśnie ty nie masz na przykład miecza. Do fachowości, wiesz co? Weź sobie ten. To będzie lepsza sprawa. Jak będziesz miał fachowość większą, to masz uniki w walce wręcz. Na czym mi zależy w miarę. Tu jest ten topór, ale... W sumie... To jest 1300 prawie. Tu jest też 1300. Fachowość instynkt. A tu mamy zdecydowanie większe. O, no. Dostałeś ten mieczyk. Ty moja miła, Sunren. Właśnie, ty kurde. 15 do instynktu i strzelanie do tyłu. No kurde, ja nie używam tego. Nie wiem, czy nie wezmę topór po prostu. Chociaż... Nie, dobra. Bo to też daje do instynktu, więc spoko. No i pytanie, kurde. Czy stworzyć jakąś armię? I pytanie, czy gdzie? Bo są opuszczone wsie. Łatwe do przejęcia. Populacji praktycznie nie ma, więc będzie długi czas rekrutacji. Ale... 8000 rom, paniutki. One punk, pani W. No właśnie, Liu Beja miałem, kurde. I prawdopodobnie na Liu Beju oprzemy jakąś. Bo Liu Bei jest tym. Będę potrzebował, kurde, chyba tego, co go zrekrutowaliśmy przed chwilką. Albo i nie. Nie, chyba go chyba go, że tak powiem, zniszczyliśmy. Potrzebujemy czempiona. No. Ewentualnie się zwerbuje kogoś. Ciebie też zwerbowałem, ale widzę, że mamy chyba jeszcze jednego tutaj na szóstym poziomie. Gdzieś widziałem stratega. Nie wiem, gdzie on jest, skurczybyk. Chyba, że to jest gdzieś tu. No. No ale może być przecież ten, nie? Generałem. Dobra. Chyba tyle. Chyba tyle. Janek. Janek wraca. Tu idzie, tędy. Do Dongu. Tu nas zaatakują ostatecznie chyba, w końcu. Ten ucieka jednak. Do hodowli zwierząt. Przejmą tę hodowlę, ale to nie szkodzi. Bo gościu jeden ucieknie i wtedy my go dziabniemy pojedynczą armią, że tak powiem. I co ubiegnie tutaj? Kurde, co za skurczybyk. No i właśnie, co wy robicie? Wy płyniecie dalej. Wy uciekacie górą. Ty uciekasz na wschód, a ty uciekasz na tyły. Dołączasz do trzeciej armii. Liu Ma, kurde, pokazuje pazury. Nie szkodzi, nie szkodzi. Bo i tak idziemy do przodu. Misja zakończona powodzeniem. Administrację osady nam się udało. Szkołę nam się udało. Niesubordynacja. Kiedy miejscowy urzędnik kazał twojemu generałowi opuścić pewien rejon, ten roześmiał się i nakazał aresztować oficjela. Działanie z przekonaniem jest godne pochwały, ale może prowadzić do przekroczenia uprawnień. Wtedy z pewnością zapanuje chaos. No kurde. No, zadowolenie spada.
Dyplomacja, sporna komanderia, wiemy, wiemy. Budynki, sporo rzeczy nam się udało. Szkołę, stanice. Duże miasto, duże miasto. To są te misje, wydarzenia szpiegowskie. Próbujemy infiltracji. Dobra, nic się nie wydarzyło takiego, na co musiałbym zwrócić baczniejszą uwagę. Natomiast, no właśnie, ta uciekła tu na górę. Tego natomiast typa trzeba dorwać, tak czy inaczej. Tylko on nie jest u siebie. On nie jest u siebie, ale ma sporo tych armii tutaj. Wiecie co? Chyba stworzymy jednak armię. Mamy tylko 4000. Liu Bei. Czemu nie mogę ciebie? Bo 6000 kosztujesz. Tylko ty masz jakieś takie z dupy te wojska tutaj. No. Huang Pan. New Demi. New Demi miał w ogóle iść do tego na zadanie. Ty byłeś chyba. Chyba tu byłeś. Ale to jest korupcja mała. Więc wydaje mi się, że nie, tu cię damy. Pieniążek. Przepraszam, nie armię, tylko to. 1600. Patrzę po korupcji 35%. Tutaj patrzyliśmy, 19 jest. Ulga podatkowa? Nie, nie chcę ulgi podatkowej. Tu, a. 19. 3. 43. A tu nie ma zadania? Jakiegoś nie ma. Lokalna komanderia, zadowolenie w całej frakcji. Pyk. Powinniśmy mieć ukończoną misję za chwilę. No ale już całkiem niezły ten przychód jest, muszę powiedzieć szczerze. No właśnie, dobra, tutaj to się nie udało. Nie szkodzi. Ciach. Godna porażka. Można by stoczyć oczywiście. Nie, oni tutaj kurde powinni. O, mają sporo tych. Dobra, to za moment. Za moment to zrobimy. Tu jednak. Mamy buntowników skurczybyków. Wrócimy tu. Bo to utraciliśmy. To powinno właśnie być elegancko. Okupuj Nara bez strat własnych. No i tyle w sumie. Mogłem zostać tam. Dobra, to za momencik. Narobimy. Idziemy teraz Sun Tzu. Tu duże miasto. Muszę ich tutaj po prostu zniszczyć wszystkich. Nie wiem, czy nie będziemy. Właśnie, bo oni mają tutaj miasto 6 poziomu. To nie będzie łatwa sprawa. Zróbmy podkop jeden, drugi. Także tutaj chyba poczekamy momencik. Także weźmiemy to, to i to. Będziemy szli na wschód. Na zachód. Tu jak się uda za momencik to zrobimy i będziemy szli... Jakoś gdzieś będziemy szli na pewno. Tu rozumiem, że... Mamy umiejętności strzeleckie, ale... Zadowolenie, morale własnej milicji. Instynkt. To jest 4 do zadowolenia. Ty jesteś, powinieneś być zadowolony sensownie. Na 95%. Wstawaj sobie fachowość, w razie czego. No właśnie, bo tutaj kurde nie mają nic. Ludziska. Mamy przecież takie fajne rzeczy. No, bo ta armia miała ta armia nie istnieć, nie? No, ale... Ale istnieje i ma się dobrze. Zadowolenie, morale, własna armia. Nie wiem, jest autorytet. Bo i tak nic innego nie ma. Minus 5 do korupcji. 4 do autorytetu.
Tu powinniśmy mieć chyba clean. Użyjmy tego typa. Trochę mniejszy autorytet, ale wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No i właśnie. I teraz pytanie, kurde. Gdzie co? O. No właśnie, bo nie mamy, kurde, niestety. Jak rozumiem. Właśnie, nocnych bitew nie mamy. Tutaj dwa poziomy potrzebujemy. Tu w sumie jeden poziom. No to tu nic nie zrobię. Tu nic nie zrobię i wydaje mi się, że po prostu wleziemy tutaj w tak zwaną zasadzkę. No, nie chcę robić tego głupio, prawda? Nie chcę, wiecie, że mimo tego, że tam odcinków już sporo nagrałem i chciałbym powoli kończyć tę serię, no to nie będę tego robił, jak mówię, głupio, bo bez sensu. Chyba zaoszczędzimy sobie pieniądze, wiecie? Żeby zwerbować faktycznie kolejną armię, bo inaczej nie damy rady. Nie damy rady tutaj, bo ich jest za dużo tutaj. Ich jest tutaj stanowczo za dużo. Gdybym popłynął tędy... I dziabnął cię tak, o! O właśnie, w ten sposób. To byś przestał uciekać. Ma to sens. I mamy pieniążek. I świnka. Shang Dai. Plus 12. Wow. Dawaj to. Ciebie potrzebujemy. Chodź tu. Zażądamy okupu. Dobra. Git. Git, 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 git. Potrzebuję armię, która ma awangardę. Masz swoją prywatną zbroję. Tu. Zresztą ty masz jakąś fajną zbroję. Plus 15 do instynktu. No to było to. Rozmieszczenie, własna świta. Ale wydaje mi się, że... Nie, to było gdzieś tu chyba. Porność na zmęczenie, nie. A tu jest partyzanckie rozmieszczenie, własna świta. To będzie dobry pomysł, żeby mieć taką zbroję. Jest 65, chociaż ty masz 80 tutaj. Odblokowuje grozę własnym świtem, ale minus 10 do szybkości, wiecie co? Damy mu ten pancerz jednak, no, ten zdobyczny. Bo to będzie dobry pomysł. Dobra, no właśnie. Własna świta, odblokowanie zasadzki. Mamy w ogóle te? Nocne bitwy nie mamy oczywiście, bo po co? Dochodu z przemysłu. Wał obronny to jest odporność na szarże. No można by, ale... Własna świta tego. Albo to muszę wziąć. Słyszałem to sprytu, albo to. Wydaje mi się, że weźmiemy to, bo tutaj jest faktycznie, zobaczcie, plus 10 do pancerza wszystkich jednostek piechoty z włóczniami. Cała świta. No nie? Dobra. Go. Go i tutaj, mój miły. No właśnie. A, limit posiadanych armii, spoko. Gdy dowodzisz, plus 25. Nie zastanawiamy się nad tym. Dobra. Ty natomiast, mój miły. Nie wiem, czy ich będziemy ścigać. Wydaje mi się, że tak jednak. Tutaj na nasze ziemię. No właśnie, i tutaj. Oni wszyscy wylegli na drugą stronę. Czy ja cię dopadnę tu? Tak, pytanie, czy będziesz chciała się bić. Królestwu Zhou, bo... Tak zrobimy. Kwestia jest tego, żeby mi tu nie łazili. To jest raz, ale dwa, Sun Ren dołączy tutaj za chwilkę, żeby te trzy armie ewentualnie zaatakowały dwie armie. Przebił go tym młotem. Co za masakra. No to nie są takie małe tutaj te. Trzeba będzie wziąć uzupełnianie. Koniu!
mimo tego, że zależy mi bardzo na... No, cofnij się troszeczkę. I ty, moja miła. No, idź tutaj. Mimo tego, że zaatakują cokolwiek, to jednak... Chcę być razem tutaj. Myszaty ogier, plus 6 do fachowości, słuchajcie. Kremisz nas za szarże. No właśnie, kurde, tych koni nie mamy w ogóle. Zbyte poziomy postaci. Nice. A to było wtedy. Tak? Tak. Dobra, do armii. Myszaty. Bo to jest ta armia główna. Znaczy główna, no. Sansue, nie? Więc dlatego i to mieliśmy za chwilkę dziabnąć. Natomiast, kochani, prawdopodobnie dziabniemy to w następnym odcinku. 8000. Można by Liu Beja w sumie zwerbować. To nie tu. No, bo na początku nie chciałem go werbować ze względu na to tam jego wojny, ale... Ale... Liu Beja 6600. A ty robisz zadanie. To wiesz co? Ja cię odwołam z tego zadania. Będziesz za turę. I za turę będziemy mieć kolejne 6000. Muszę stworzyć jeszcze jedną armię, inaczej nie dam rady tutaj. No, jest za dużo ich tutaj. Potrzebuję jedną armię, która zacznie po prostu łazić po tych i zabierać im, a reszta może się tutaj bić. No, zwłaszcza, że tu Liu ma, kurde, znowu przejmuje to z powrotem. No. I to miała być ta bitwa, nie? Tak, tutaj atakujemy potem tych. No i tyle. No, nie wydaje pieniędzy na razie, także... Kochani, bitwa, którą tu widzicie, Cao Cao, nie wiem, czy to nie jest jego ostatnia... Już. Nie, jeszcze ma tutaj ziemię rolną, no i właśnie ma stolicę frakcji, także Cao Cao jakby się, kurde... Właśnie, widzicie, oni są, kurde, debilami. Komitarne, ostatnie straty. Ale oczywiście, że zero szacunku, nie? Minus 82. Akcja szpiegów, łamanie umów krótko po ich zawarciu. Aneksja, no aneksja. No niestety, nikt nas nie będzie lubił. I tyle, mimo, kurde, że... że po prostu dostają po dupce. Natomiast z Cuhanem mógłbym... 42. No właśnie, widzicie, to jest tego kwestia. No nic, to będzie wojna till the end po prostu. Powsze czasy ze wszystkimi. Tyle. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.